zaczęło się ogólnie na trzecim roku studiów. Pierwszym celem było zbieranie minerałów i skamieniałości właśnie w Maroku. I tam miała miejsce właśnie taka pierwsza wyprawa. I wtedy właśnie zobaczyliśmy, że to jest takie właśnie fajne, jakieś takie właśnie obce kultury, inne kraje, jakaś taka właśnie egzotyka. I od tego w sumie się zaczęło. Zajęło nam to około 2,5 miesiąca czasu. Przejechaliśmy 6,5 tysiąca kilometrów lądem. Było to 6 państw: Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania, Senegal, Gambia oraz Gwinea-Bissau. Właśnie dlatego, że ta część jest właśnie odwiedzana słabo, to właśnie dlatego tam pojechaliśmy. Żeby ogólnie zobaczyć to, co nie jest tak zbyt często pokazywane. Miejsca, w których być może jest właśnie odrobinę niebezpiecznie. No i żeby właśnie przyjechać te wszystkie właśnie strefy klimatyczne właśnie od Maroka aż do Gany, czyli tam aż na południe. Na pewno Gwinea-Bissau. To miejsce jest właśnie ogólnie odwiedzane rzadko, jako ta dawna właśnie taka portugalska kolonia, gdzie nie do końca się można dogadać, gdzie jest jeszcze tak właśnie dziko, gdzie ludzie nie do końca widzą turystów zbyt często i gdzie jeszcze parę lat temu było tak niebezpiecznie, więc to było takie właśnie ekscytujące, to miejsce, które nie jest zbyt często właśnie odwiedzane, właśnie, czyli ta właśnie Gwinea-Bissau. Do domu może nie chcieliśmy, ale po miesiącu już było takie poczucie, że dość długo jest się już, prawda, już jakoś tak właśnie poza domem i właśnie było takie odczucie, że no już tak długo jedziemy ogólnie i że to już jest takie troszkę takie monotonne mimo to wszystko, ale później to mijało tak z czasem, bo było coś ciekawego i dalej tak szło, aż wyszło.